Znajdujemy się na 25. zawodach wędkarskich aktorów imienia Mariana Łącza. Pani Lauro, pani jako organizator, proszę powiedzieć, ile uczestników w tym roku bierze udział w danych zawodach? W tym roku jest 27. Zwykle tak zapraszam około 30. W ostatniej chwili nie mogli przyjechać Olga Borys i Wojtek Majszak, moi najwierniejsi zawodnicy, ale jestem bardzo zadowolona, bo ci, którzy łowią od początku w zasadzie, jak Karol Strasburger chociażby, czy kolega Grabarczyk, Tomek Stockinger, którzy łowili jeszcze z dziećmi, przyjeżdżała Dorota Stalińska kiedyś z synem, ja z synem, ale teraz jako organizator nie mam już czasu, więc mojego stanowiska nie ma już w ogóle, bo mam za dużo, jak pan wie doskonale, organizacyjnych tutaj zajęć i nie mogłabym spokojnie siedzieć i ryby łowić. Proszę powiedzieć, kto ufundował w tym roku nagrodę? Oczywiście główny puchar to jest puchar Teletygodnia, ale z tego co widzę tutaj obok nas, mamy wiele innych pucharów, jak i zarówno ten, który pani trzyma w ręce. Właśnie, ten chciałam też podkreślić, bo to jest jeden z pucharów różnych ze szkła weneckiego Murano, Kogata. Polscy jedyni przedstawiciele. Rokrocznie tak piękne wyroby, tak piękne puchary robią na te zawody. I dzięki temu to nie są jakieś malutkie pucharki ze sklepu blaszane, tylko to są bardzo cenne, biżuteryjne wyroby, można powiedzieć. Ten jest akurat, mamy tutaj drugie miejsce. Tutaj jest, chciałam też podkreślić, z Teletygodnia oczywiście, taki wielki, piękny puchar. Jest nowa pani redaktor naczelna, jest też taki piękny puchar. Tutaj kolejne, za trzecie miejsce, też Kogaty. Chciałam pokazać, bardzo ładne. Tak, taki właśnie, pan tu może pokazać. Tutaj dla wędkarki, ale w tym roku jest taka jeszcze okoliczność, o której chciałam powiedzieć, że przyjechała osobiście pani prezes z zarządu głównego Polskiego Związku Wędkarskiego. Przywiozła nam puchar dodatkowy zupełnie, ale to duży zaszczyt, że pani prezes przyjechała i jest kobietą, więc to będzie dla kobiety najlepszej dziś łowiącej wędkarki. Bardzo to miło, że pani prezes zauważyła naszą imprezę i zechciała osobiście przyjechać. Jakby pani miała podsumować te 25 lat, bo oczywiście dzisiaj mamy 25. edycję, co przez te 25 lat wydarzyło się, co się zmieniło? Czy zawody są co roku są takie same, czy jednak z każdym rokiem rozwijają się? Oczywiście, że się rozwijają. Zaczęło się od tego, że kiedyś przed laty były to zawody typu aktorzy kontra dziennikarze. I jeszcze żył mój ojciec i Krzysztof Chamiec wtedy te pierwsze wygrał. Ja zdobyłam wtedy jako młodziutka aktorka, pierwszy rok po szkole, nagrodę dla wędkarki za najmniejszą rybę złowioną. Także mam do dziś zdjęcia tego rodzaju z tych zawodów. A potem zaczęłam robić na prośbę Teletygodnia te zawody już jakoś jako moja agencja sama. I dlaczego o tym mówię? Bo czasem w czasie pandemii już myślałam, że nie mam siły, bo to organizacyjnie ogrom pracy pod każdym względem. A syn mówi, no jak to, przecież to imienia koledzy wybrali, imienia Mariana Łącza, mojego dziadka, twojego ojca. No przykro by było, gdybyśmy, prawda, zaniechali i zlekceważyli. Więc rokrocznie staram się, żeby było jak najpiękniej, ale właśnie, oczywiście pomysłodawca Marian Glinka już dawno nie żyje, przedwcześnie zmarł. Tak samo przedwcześnie w podobnym wieku mój ojciec Marian Łącz. Tak samo mój mąż Krzysztof Chamiec, a oni przyjeżdżali na te pierwsze zawody. Skoro wspominamy z okazji jubileuszu, to trzeba powiedzieć, że zawsze przyjeżdżali Jurek Turek, Witold Pyrkosz, Bogusz Bilewski. Była taka też grupa wędkarzy zaprzyjaźnionych bardzo. A teraz dzisiaj poprosiłam o uczczenie chwilą ciszy pamięci
Ignacego Gogolewskiego, który tu obchodził niedawno 91. swoje urodziny i wygłosił płomienną mowę na zakończenie zawodów dotyczącą jedności, integracji naszego środowiska aktorskiego i że to jest takie miłe, że rokrocznie przez tyle lat się spotykamy wszyscy razem. O, jeszcze nie wymieniłam, pan Andrzej Kopiczyński zawsze przyjeżdżał też i ostatnie jego wyjście z domu, podobnie jak profesora religii przed śmiercią, to było właśnie takie publiczne na moje zawody. Pamiętam, pani Monika Dzienisiewicz wynajętą przeze mnie taksówką go dowiozła. Już się nie nadawał łowić, a usiadł sobie pod parasolem i było miło, bo już był bardzo, bardzo chory. Ale też jeszcze wspomnę pana pytanie. Łowili spoza środowiska naszego redaktor Andrzej Turski, tu jest ławeczka imienia Andrzeja Turskiego na Rancho pod Bocianem, i profesor Zbigniew Religa, który był naprawdę zapalonym wędkarzem, wybitnym. No i potem przez wiele lat, w tym roku nie mogła, ale przyjeżdżała i przyjeżdżać będzie, żona profesora, i zawsze łowi z nami syn i wnuk, wybitny syn, kardiochirurg też. Więc cieszę się, jak widać, nawiązując do pana pytania, że ta tradycja trwa i wszyscy chętnie przyjeżdżają. W tym roku przyjechali raczej wszyscy ci, którzy naprawdę łowią, nie tylko tacy, którzy, że tak powiem, dla lansu przyjeżdżają, młodzi, ale naprawdę fachowi wędkarze i fachowa kadra polska instruktorów z sędzią profesjonalnym sędziuje. Także ja już pod tym względem mam wspaniałą pomoc ludzi, którzy to bardzo zawodowo organizują. A proszę powiedzieć, przez te 25 lat, jaką największą rybę udało się właśnie złowić, złapać lub ewentualnie taką najcięższą? Czy państwo prowadzicie rejs z każdego roku? Z każdego roku prowadzimy, tylko ja już w tej chwili nie pamiętam dokładnie, jakie to były, ile to było kilogramów i kto to złowił. Pamiętam natomiast taki przypadek, że ogromnego karpia na farmie makedońskiej, gdzie łowiliśmy kiedyś, złowił Tomasz Stockinger. Tam wtedy w ogóle były to stawy hodowlane, największe karpie, ogromne się łowiło, i zawoziliśmy te karpie w prezencie do Skolimowa i po prostu zostawały zjedzone przez starsze osoby w Skolimowie, przyrządzone, pyszne, świeżusieńkie ryby. A można było wziąć do domu lub wypuścić, bo wielu kolegów wypuszcza od razu ryby, a niektórzy po prostu mają prawo sobie upiec i zjeść. I pamiętam właśnie przypadek, kiedy Tomasz Stockinger był wtedy z synem, który był młodziutkim chłopcem, tak jak mój syn też wtedy ze mną jeździł, złowił tak dużego karpia, że żeby go doholować i wyciągnąć, wszedł, trudno powiedzieć wpadł, no świadomie wszedł po pas w spodniach do wody. Także to są zawodnicy, to są sytuacje, które przechodzą do legendy naszych zawodów. I na samo zakończenie, komu pani chciałaby podziękować, jeżeli chodzi o organizację danych zawodów? Mam na uwadze tutaj sponsorów, partnerów i ewentualnie współpracowników. No bardzo serdecznie dziękuję przede wszystkim temu miejscu, Rancho pod Bocianem w Przypkach pod Warszawą. To jest piękny obiekt hotelowo-rekreacyjny, więc niektórzy nawet, tak jak państwo z pucharami, przyjeżdżają wcześniej i sobie nocują i są tu od rana. Ale poza tym wiernie są ze mną niektórzy sponsorzy i jeśli chodzi o prasę wędkarską, oczywiście przede wszystkim Teletydzień, ale właśnie wędkarska prasa dają też piękne nagrody. Tutaj mamy od Mistrala, wyłączny dystrybutor wielu firm wędkarskich. Pani z firmy Lekam, bardzo jestem wdzięczna, bo daje coś, co jest szalenie przydatne, a mianowicie różne suplementy diety. To potas, to magnez, to propolis i wszyscy bardzo się cieszą, że to dostają. W tym roku po raz pierwszy promujemy polski bursztyn Amber nasz, z którego wyroby tu po prostu pokazujemy, demonstrujemy.
rekonstruujemy, bo to nie jest tak, że oni coś wpłacili mi jako producentowi, nie. Natomiast pokazują, jakim dobrem narodowym jest nasz polski bursztyn i takie firmy też chętnie zapraszam. No nie wiem, czy mogę to powiedzieć, najwyżej pan wytnie, ale moim najważniejszym sponsorem jest Wyborowa S.A. I rzeczywiście wszyscy pytają, czy będzie. No wiadomo, że rybka lubi pływać i że coś chociażby w prezencie, bo tu wszyscy są samochodami, nie ma żadnego wieczornego bankietu, jest popołudniowy, jak pan wie, więc każdy wsiada w samochód i odjeżdża, więc jest to przykre, że nawet dobrego wina, które mamy w tym roku. O, jeszcze chciałam powiedzieć koniecznie, że w tym roku jest trenerem kadry polskiej wędkarzy niepełnosprawnych i są Mistrzostwa Świata i mój najlepszy partner, pomocnik, pan Edmund Gutkiewicz, który zawsze funduje takie oto, o, najcenniejszy mój puchar, mianowicie takie jeże spławikowe. I pan Gutkiewicz przysłał jeża, przysłał trenerów, pomocników. Bardzo dużo mi pomógł przed zawodami, ale dzisiaj go nie ma, więc jestem zupełnie sama, ale to też bardzo, bardzo ważny partner. Bardzo ważnym, stałym mogę już powiedzieć, moim partnerem jest firma Bazarnik, która daje bardzo eleganckie prezenty, ale w tym roku mam nowego sponsora, który dla wszystkich zawodników ufundował piękne, bardzo przydatne prezenty, a jeżeli nie dla mężczyzny, to każdy ma żonę czy znajomą. Tutaj dasz radę, jest taki ważny, wspaniały napis. To jest firma Batist Stylist i to są do stylizacji włosów najnowsze produkty, bardzo w tej chwili modne i jestem ogromnie wdzięczna za to, że zaczęłam współpracę z tak znakomitą, hojną firmą, która wspiera aktorów przede wszystkim.